Panowie, w kilku słowach jakbyście mogli opisać te wasze grupowe zmagania? Znaczy, no powiedzmy sobie szczerze, że ostatni mecz nie poszedł po naszej myśli, kompletnie tak naprawdę. Pierwsze spotkanie dosyć close, było do 14, tak naprawdę przegraliśmy trochę na własne życzenie, drugi wygraliśmy, więc no ten ostatni mecz trochę taki niesmak, tak, że odpadamy. Powiedzcie mi, długo gracie razem już z tą piątką, którą jesteście na lanie, czy jesteście jakimś miksem, jakiś okres przejściowy, jak to nazwiemy? Aktualnym składem gram już około miesiąc. Trenowaliśmy dużo map do turnieju, jednak w trakcie turnieju zdecydowaliśmy zagrać takie mapy jak właśnie Milosz Cash. Myślę, że analiza błędów oraz kolejne przygotowanie taktyczne pomoże nam na pewno osiągnąć coraz lepsze to wyniki na kolejnych turniejach i myślę, że będzie to lepiej wyglądało. Jasne. Panowie, jakbyście w kilku słowach mogli tak ocenić turniej, oczywiście obiektywnie, tutaj nie mówiąc o... nie zasładzając, broń Boże, i nie szczędząc również krytyki. W sumie no to już jest kolejny turniej, na którym tutaj się zjawiam, w sensie organizowany przez Super Game, więc jak zawsze w sumie kompy są bardzo dobrze, no specyfikacja jest wszystko ok. Jedyne co, no to akurat, może tutaj jakieś minimalne opóźnienia akurat wyszły, no, ale to chyba, akurat, akurat w CSGO LANy wychodzą zdecydowanie większe opóźnienia. Major. Więc tutaj jest naprawdę jak zawsze organizacja na wysokim poziomie i wszystko w porządku. Jakiś dalszy... Nie mam żadnych obiekcji, tak powiem. Przepraszam, że przerwałem. Nie, to ja tak też dodatkowo od siebie. Nie zrozumieliśmy się. Jakieś w kilku zdaniach dalsze plany na przyszłość? Co teraz? Jakieś turnieje przed wami? Jakieś wyjazdy? Co będziecie? Dzień dobry. Co macie w planach? Na pewno myślę, że priorytetem będzie przeanalizowanie naszych błędów oraz przemyślanie kolejnych zagrań na kolejnych mapach. Jak najbardziej planujemy kontynuować naszą przygodę z Super Game Esports. Osobiście jest to mój kolejny już LAN na Państwa turnieju. Zawsze szczęśliwie wspominałem ze względu na świetną atmosferę, świetny sprzęt, świetnych ludzi. Każdy gracz ma szansę zagrać zarówno jak i w strefie, gdzie są rozgrywane turnieje dla szkół, dla mistrzostw Polski, jak i w strefie free to play, w różne gry. Dzięki czemu możemy poznawać również różne gry sportowe, widzimy coraz to różniejsze. Myślę, że z drużyną nie będziemy zawiedzeni. Skupimy się głównie na przeanalizowaniu naszych błędów i myślę, że na kolejnym turnieju najbardziej się zjawimy. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Tu jeszcze w stówko będzie wtrącenia, tak? Oczywiście. Sorry, że tak się wtrącał, ale nie ma problemu. No, akurat będzie następny w sumie lanek i to jedziemy za tydzień tak do Częstochowy. Na Let's Play. Tak, no to tylko to w sumie i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak? Mam nadzieję, że jeszcze pojawimy się tutaj na kolejnych, w sensie na kolejnych edycjach Super Game'u oczywiście, no zobaczymy jak to będzie, bo to też wiadomo, trzeba mieć czas i trzeba się zakwalifikować, chyba że nas zaprosicie. Tak, no to nie jest niestety zależne ode mnie, no jak tam proszę siebie udać, to już poza kamerami. Jaka jest rola trenera, jak byś określił rolę trenera w Counter-Strike'u, bo wiemy, że jedne zespoły grają z trenerami, drugie nie grają, nie praktykują takich rozwiązań. Co możesz wnieść dobrego do gry swojego zespołu i w czym pomóc chłopakom? Znaczy trener ma dosyć taką, powiedzmy, że nie ma takiego dużego wpływu na grę, no nie ma pod względem bezpośredniej. Tak. Akurat na LANie często nie ma też połączenia ani na TeamSpeaku, nie może nic powiedzieć, nie może nic doradzić, jedynie co to może ewentualnie w trakcie pauz, tak? Ale jakże już dochodzi do jakichś takich normalnych treningów, PCW i tak dalej, gdzie to już owszem, wtedy od razu możemy bezpośrednio w trakcie rundy powiedzieć błędy albo tuż po rundzie. Można też, mamy też, powiedzmy, że trener ma też większy zakres tak naprawdę pole widzenia. Tak, no bo widzę wszystko z trzeciej osoby, tak? Widzę tak naprawdę zachowanie każdego zawodnika, może nie jednocześnie, ale jestem w stanie po prostu zobaczyć na mapie, jak to wygląda, jakie są zachowania, od razu tak naprawdę weryfikacja błędów, no i w sumie też... No i na tym się skupiać, tak? Bo no, trener, no to ta sama nazwa, mówi, trenuje, ale tutaj też weryfikacja, sprawdzanie błędów, no i po prostu korygowanie, tak? Mamy taką tendencję właśnie też trenerów e-sportowych, ale bardzo często porównujemy e-sport do piłki nożnej. Ale tutaj rola trenera jest troszkę inna, bo jak drużyna gra słabo, to wylatują zawodnicy, a nie trener. Więc to jest z jednej strony fajne, z drugiej strony przyjemne. Pytanie jeszcze do ciebie na koniec. Czy w takim razie, skoro macie trenera, czy to była wasza decyzja? Czy ten trener faktycznie dużo wnosi do waszej gry dobrego?
Osobiście mogę powiedzieć, że z Zeusem współpracuje nam się bardzo dobrze, jest naprawdę bardzo uzdolnionym taktykiem. Osobiście wiem, jaka jest to ciężka praca, ponieważ sam byłem trenerem i również przygotowałem chłopaków do różnych turniejów. Osobiście myślę, że trener jest bardzo potrzebny w dzisiejszym Counter-Strike'u, jak i zarówno w grach e-sportowych. Pomaga w przygotowaniu taktycznym, w analizach demek oraz pomaga nam poprawić nasze ustawienie w trakcie mapy. Dokładnie, tak. Już mamy 7-osobowy zespół. Tak, ale również poza... Również poza tej strefy stricte gry, że podczas na przykład PCW, gdy na przykład wynik nie będzie po naszej myśli, pomaga troszeczkę uspokoić atmosferę, na spokoju na przykład porozmawiać z danymi zawodnikami, co mogą poprawić w swojej grze i to naprawdę skutkuje pozytywnie w kolejnym etapie gry i w kolejnym przygotowaniu. Rozumiem, że miłe słowa, tak? Tak, dziękuję, tutaj bardzo miło to usłyszeć. Tak jeszcze chciałem tak wspomnieć, jak ty powiedziałeś, że Virtus Pro tak dalej, tam że 7 osób, już tak naprawdę 7 rosterowy skład. Teraz 6, bo niby mamy Białego poza składem. No tak, tak. Ale Kubik raczej chyba nie wejdzie, bo Kuben. Ale myślę, że nie. Tutaj sytuacja też wychodzi, że popatrzmy na przykład na AGO, gdzie mamy już tam nie tylko związanego trenera. Ale to jest w ogóle już zespół, tam mamy dietetyka, trenera mentalnego, mamy trenera przygotowania fizycznego, to już jest w ogóle, moim zdaniem, super profesja. Super profesjonalne podejście, zgadza się. Idziemy w taki naprawdę stricte drużynę sportową, z której mamy mieć zysk, z której mamy mieć normalne życie, tak? Tak, tak. To już jest sposób po prostu na życie. Się. Panowie, ostatnie pytanie do was, troszkę off-topicowo, dzisiaj z turniejem. Kto za Białego? Wasze sugestie, tylko i wyłącznie przeczucia. Najbliżej chyba teraz jest Moritz, tak? Bo już grywał w tej ekipie i w sumie chłopaki chyba się nie zawiedli na nim, chociaż troszeczkę miał, według mnie, nie swoją rolę grał, tak? Bo grał typowo supportującą, gość typowo jest agresywnym graczem, tak. I takiego w sumie za Białego, tak, za Białego w sumie będzie idealnie, w sensie, idealną pozycję, tak? Bo tak, będzie mógł przejąć właśnie z Michem tak na zmianę entry, second entry, tak? Twoje zdanie? Osobiście również podejrzewam, że kolejnym zawodnikiem Virtus Pro może zostać Biały, natomiast mamy teraz w Polsce... za Białego może zostać Moritz. Natomiast w Polsce mamy teraz bardzo dużo właśnie topowych graczy, z których możemy wybierać. Kiedyś niestety ta scena była troszeczkę mniejsza i mieliśmy jedynie Virtus Pro na topie. Tak, nie była taka duża. Tak. A dzisiaj naprawdę możemy cieszyć się z wielu topowych drużyn, które reprezentują nasz kraj, naszego Counter-Strike'a. Scena się wyrównała. Dokładnie. Tak, mamy już naprawdę fajny poziom i myślę, że w przypadku zmiany właśnie Białego Moritz, ale myślę, że w razie, gdyby na przykład Virtusi chcieli patrzyć jeszcze na innych zawodników, na pewno będą mieli skąd wybierać. Dokładnie. Panowie, ostatnie słówko do kamery. Nie wiem, śledźcie nas. Bardzo dobrze. Tak, już od razu. Śledźcie nas, Superius Gaming. Ja akurat jestem, możecie znaleźć mój fanpage, również Zeusik. Tutaj jest kolega też, który ma fanpage, można też polajkować, ziomek. Zapraszamy. Szukajcie. Tak. Młode talenty na polskiej scenie, rozwijająca się organizacja. Tak, jak najbardziej. Organizacja się rozwija, więc mam nadzieję, że też usłyszycie nie tylko w CS-ie, ale również w innych tam platformach. Tak. Panowie, to był dla mnie naprawdę bardzo miły wywiad. Serdecznie wam oczywiście dziękuję. Życzę wam wiele powodzenia, dobrego powodzenia również na turnieju w Częstochowie za tydzień. Do zobaczenia. Dzięki.